Zadaję Cię bardzo dużo pytań odnośnie naszego związku, ile jesteśmy razem, jak się poznaliśmy, czy jestem zazdrosna, jak Arek całuje się z Lucy. I na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć. Dzisiaj zaczynamy. Pamiętasz, jak się poznaliśmy? Pamiętam, jak się poznaliśmy, natomiast z tego, jak się poznaliśmy, są dwie wersje. Dwie wersje i tak już jak każdy nas o to pyta, to najpierw odpowiada Gosia, bo to odpowiada swoją. To teraz zrobimy odwrotnie, masz szansę, proszę. Tak. Więc moim zdaniem, znaczy kiedy się poznaliśmy. Ja poznałem Gosię, jak zacząłem moją przygodę z 19+. Przyszedłem wtedy na plan do charakteryzacji, zostałem podmalowany, tam przebrany te rzeczy. Wszystkie gotowości, przegadanie tekstu i ja wtedy poznałem Ciebie. Właśnie Małgosię wtedy ja poznałem i tak to ja pamiętam. Czyli w Twój pierwszy dzień na planie. Tak, ja pierwszy raz w ogóle Małgosię zobaczyłem na planie w pierwszym dniu 19+. I to jest moja wersja. Ja ją wtedy poznałem, wtedy ją zapamiętałem i wtedy w ogóle wiedziałem, że taka Małgosia na świecie istnieje. Nie, no ale moja wersja jest właśnie taka, że poznaliśmy się w pierwszym dniu moich nagrań na planie 19+. A wersja Gosi jest zupełnie inna, że poznaliśmy się dużo wcześniej. Na planie szkoły. No właśnie. I najlepsze jest to, ja Ci to udowodniłam ostatnio, jak puściłam swój stary odcinek serialu Szkoła. Okazało się, że graliśmy w jednym odcinku. Tak, ale wtedy tylko, w inne że dni. Nie mieliśmy razem sceny, nie w inne dni, to był ten Aha. sam dzień, bo pamiętam, że przyszłam na plan i tak spojrzałam. Patrzę, a to na ławeczce siedzi taki przystojny. Przystojny chłopak. No i tak przechodziłam koło niego parę razy. Myślałam, że chociaż na chwilę zerknie na mnie, ale no niestety był tak zapatrzony, nie wiem. Po prostu tak siedział i patrzył w przestrzeń. Kompletnie mnie nie zauważał. A ja nie miałam śmiałości podejść do niego i się przywitać. No, no i to było takie. No, pierwsze spotkanie, w sumie no nie można tego nazwać pierwszym spotkaniem. Ja nie wiedziałem. A drugi raz zobaczyłam go, jak kręciliśmy teledysk Dawida Kwiatkowskiego. Tak, do szkoły. Też do serialu Szkoła. No ale tutaj I też mnie nie zauważał, w ogóle tańczył tam z inną. Tak, no ja też. I w ogóle też kręciłam się koło niego, no i nic. No. No i faktycznie musiałem obejrzeć ten teledysk, żeby sprawdzić, czy faktycznie tak było. I odcinek też. No tak, I odcinek, wtedy, ale w ogóle. O kurczę, graliśmy w jednym odcinku. Odcinek tak, byliśmy w jednym, to faktycznie, natomiast no, wtedy nie zwróciliście na ciebie uwagi, ale mówiłaś mi znowu o teledysku Kwiatkowskiego. I faktycznie, no w tym teledysku Kwiatkowskiego byliśmy Pamiętam, tam oboje. Pamiętam, byłeś w takim paskudnym niebieskim garniturze. On był piękny wtedy, dla mnie to był cudowny, wiesz, niebieski. Wtedy była moda na niebieski, czerwony krawat, niebieski garnitur, pięknie no, moim zdaniem. Ale jej się nie podobało oczywiście. No, ale wtedy faktycznie okazało się, że byliśmy tam razem. Ty byłaś wtedy w takiej biało-czarnej sukience. O, zapamiętam. No właśnie sukienkę. Nie, zobaczyłem dopiero po obejrzeniu tego, że tam byłaś. I też tak, wtedy też się nie zauważyłem. Ale jak zobaczyłeś ten teledysk, to tak nie pamiętałeś, że nie, tam byłam. Że w ogóle, naprawdę, w ogóle nie kojarzyłem. No niestety, słuchajcie. Chcę się przyznać. A co pomyślałeś o mnie, jak mnie pierwszy raz zobaczyłeś? Albo jak wymieniliśmy tam parę zdań, nie wiem, co pomyślałeś? Że jaka jestem? Nie pamiętam. O nie, nic nie pamiętam. No nie pamiętam takich rzeczy, znaczy w sensie no... To zmyślaj teraz! Ale ona piękna, jaka ona cudowna, Jezu! Musi być moja. Nie, ale pamiętam jak poszliśmy pierwszy raz do kiosku razem. No właśnie to ci chyba utkwiło. To mi właśnie utkwiło, a ja tego właśnie to był pierwszy raz, kiedy ja się poznaliśmy, poszliśmy w ogóle razem. Nie pamiętam, że my poszliśmy do sklepu. Poszliśmy ja dokładnie do pamiętam nasze pierwsze spotkanie nawet na 19+. Wtedy rzeczywiście już miałam taką śmiałość, że podeszłam do niego i się przywitałam, powiedziałam cześć, jestem Małgosia. I no i tak poszło. Tak poszło. Ale sklep kiedy był? To był w inny to dzień był w chyba. Ten pierwszy dniu, jak ja cię zobaczyłem w garderobie, jak cię zobaczyłem, albo to był. Tak, to był w ten pierwszy dzień, jak poszliśmy razem do sklepu. No i jeszcze opowiedz sytuację, jak jeszcze się wtedy w ogóle nie znaliśmy i szkoła ruszyła z emisją, pierwsze odcinki. Ja tam jestem, mówi, że leżałaś na łóżku i tak powiedziałeś, Boże, jakie No bo ja oglądałam wcześniej, bo ja byłam w ogóle wielką fanką serialu Szkoła. Zaraz z tego, że tam... Każdy odcinek też... ja oglądałaś, nie? W pierwszy sezon to oglądałam każdy odcinek, codziennie. No taka zwariowana fanka serialu Szkoła. I właśnie wszystkie twoje odcinki też znałam, i bo ty miałeś te odcinki z Zuzą. I właśnie już mi się wtedy spodobałeś bardzo.
No więc jak już wiecie, są dwie wersje tego, jak się poznaliśmy. W mojej wersji jest w planie 19+, w wersji Gosi jest ze szkoły. No i tak wszystkim opowiadamy w zasadzie, jak się poznaliśmy, jak to się zaczęło. Tak, no prawda? I tak wyszło, że jesteśmy już ze sobą. A tak wyszło, że zaprosiłem cię chyba na wesele, nie? Od tego tak się wszystko, można powiedzieć, tak zaczęło. Poznać moją rodzinkę wtedy. Co ty gadasz? Znaczy wcześniej się zaczęło, no ale tak już oficjalnie i w ogóle. To widzicie, tutaj cały czas są jakieś dwie wersje wydarzeń. A jak było? No to od kiedy tak nasza pierwsza, no pykło, jak poszliśmy razem na rynek. No dobra, no ale to była taka randka, taka wieś, no ale to jeszcze nie znaczyło, właśnie że będziemy to nie razem. Ale to nie była randka, to się zaczęło od tego, no, że po planie... Tak, byliśmy z Dianą. Ty rzuciłeś pomysł, żeby gdzieś wyjść. Tak. I wtedy w ogóle pierwszy raz no, mieliśmy taką okazję, żeby też porozmawiać tak dłużej ze sobą. Tak, i wyszliśmy wtedy w czwórkę. Była Diana ze swoim chłopakiem i wtedy poszliśmy razem, tylko oni się wcześniej... Na szczęście się wcześniej zmyli. Zwinęli do domku. I my zostaliśmy sami, wtedy sobie tak porozmawialiśmy, to były nasze takie pierwsze rozmowy. Tak, i wtedy tak pykło bardzo, bo wtedy tak siedzieliśmy, rozmawialiśmy i do rana tam zostaliśmy. No tak, no rewelacyjnie nam się rozmawiało, ale to nie było jeszcze wtedy takie twierdzące, że będziemy razem, no, nie? No, nie. Dobra. No. Najczęstsze pytanie. Kochanie, czy jesteś zazdrosna, jak Arek całuje się z Lucy? Nie. Tak naprawdę mam ochotę rozwalić telewizor, jak oglądam te odcinki. Nie jestem zazdrosna, bo to jest przede wszystkim praca. Może jest tam jakieś małe, nie wiem, ukłucie zazdrości, takie malutkie, ale bez przesady. No, musimy się pogodzić. No taką mamy pracę. No, pisząc się na to, że będziemy razem, wiedzieliśmy, czym się zajmujemy, razem wiedzieliśmy, jaką mamy pracę, no to tak jakbym ja musiał być zazdrosny o to, że się tam nie pracowa z Filipem serialowym i różne jej sceny takie, które... A byłeś zazdrosny, jak się pracowałam z Filipem? No ty odpowiedz, no byłem. To jest masakra, muszę chyba zmienić. No, tak troszkę może byłem, no. To jest okropne. Byłem, no przecież mogłeś. Ale kochanie, byłem. Trochę. Byłem. Co jest? Tam. Widzisz? Byłem. Mówię ci. Poczekaj, niech scenarzyści napiszą takie sceny. No, nie napiszę ciebie, już z nimi rozmawiałem. Ty nie będziesz mieć chłopaka w tym serialu, już rozmawiałem. Nie, będę mieć. Będę mieć. A i tak nic sobie nie wyjdzie. Jesteś. Nie, no ja bym chyba umarł z zazdrości. Taki zazdrości. Jesteś zazdrośnikiem? Jestem, no ale to zależy. Na przykład na planie nie, no bo jak na przykład masz tam jakieś sceny, takie wątki miłosne, niemiłosne, to nie jestem zazdrosny. Czyli to prywatnie. Oddzielasz, tak? Tak, tak. Bardzo to oddzielam. No wiem, że to jest praca, no tak samo, no tak jakbym... no, może dlatego nie czuję zazdrości, bo wiem, że ty nie masz podstaw do zazdrości, gdzie ja mam takie sceny, bo to są po prostu tylko sceny, które my musimy odegrać i nic to dla mnie nie znaczy, dlatego... No tak, tak myślę, że dla ciebie też nie. I może dlatego tak bardzo to oddzielam, ale w życiu prywatnym no, jestem u siebie. Zresztą ja ci sama powiedziałam przy odcinku podróży poślubnej, w hotelu właśnie miałeś takie sceny, takie namiętne, bardzo. To sama ci powiedziałam, że bardzo mi się podoba ten odcinek, że świetnie w ogóle był zagrany. Mimo, że tam z Dianą byłeś bardzo, bardzo blisko. No ale po tym, jak to powiedziałaś, to byłaś taka, pytuj mnie teraz, pytuj mnie. Ale ty kłamiesz. Często też zadajecie pytanie, jak dogadujemy się z innymi osobami się z planu, czy się w ogóle lubimy, tak. czy ja rzeczywiście nienawidzę Małkowskiej. Więc może od razu odpowiem na to pytanie. Malwinka, która gra Małkowską, jest po prostu prywatnie, no... Tą wstrętną Małką! Nie, jest fantastyczna, kompletnie różni się od swojej postaci. A co więcej, powiem, że ja jej zazdroszczę w ogóle tego, że gra Małkowską, że może być taka wredna. Nie, zresztą... no Malwinka jest kochana, już fajna dziewczyna bardzo. Tak, i fantastycznie gra, no bo jest zupełnie inna. Jest też bardzo komediowa też w swojej postaci, także ja na waszym miejscu bym ją lubiła, mimo że tam jest
spór pomiędzy Melką a Małkowską. Irek też jest bardzo śmieszny, bardzo lubimy. O, bardzo tak, Beniamina. W ogóle on jest taki komiczny, on, mhm. takie, on ma takie sytuacje teraz w życiu prywatnym, jak na przykład coś do niego się mówi, on się tak zawiesi, tak... I sobie poleci, to jest w sposób tak komediowo, on to też tak przekłada w sumie na chyba, swoją postać, chyba z nim nie? też tak... To jest osoba, z którą się tak najbardziej chyba trzymamy. Tak, tak, właśnie z Irkiem, z Beniaminem. Ale trzymamy się również z wszystkimi, bardzo tak, mamy dobry kontakt. Tak, się lubimy. Po planie na przykład nieraz umawiamy się na rynek, wyskoczymy, albo po prostu się sprzymamy taką grupę swoją zamkniętą na Facebooku, w której piszemy o jakichś spotkaniach, propozycjach. Tak, wiadomo, no, nie jesteśmy taką... taką paczką przyjaciół, jak w serialu, że tak sobie pomagamy i rozwiązujemy tak, no bo wspólnie ma, swoje problemy. Każdy ma tam jakieś bo swoje życie prywatne, każdy ma swoich nie? też przyjaciół, swoje życie, tak. które też się różni od tego serialu. Natomiast nie ma tak, że na przykład się nie lubimy, albo nie po ma. Planie jesteśmy dla siebie nie ma zupełnie nienawiści. Obcymi ludźmi. Tylko tak się no, przyjaźnimy, no, można powiedzieć, i spotykamy nawet dość często. Wiadomo, że nie uda się... tak, żebyśmy się zawsze spotkali wszyscy razem, bo wiadomo, że no, ktoś zawsze też ma swoje zajęcie, swoją pracę i ciężko zebrać 12, 15 osób, żeby się naraz w tym samym dniu, o tej samej godzinie znaleźli czas na to, żeby się spotkać, ale na przykład wychodzimy razem na imprezy, na rynek, tam grupkami no. 10-osobowymi, 6-osobowymi i tak dobrze się trzymamy. My jesteśmy taką paczką zgraną. Na planie w ogóle uwielbiamy. Uwielbiamy, jak mamy grupowe sceny. Tak, jak jest nas dużo wtedy. Bo z reguły każdy gdzieś tam gra osobno swoje wątki. U mnie to jest bardzo różnie, bo czasem mam z Leną więcej scen, potem następnego dnia. Akurat ja mam ten przywilej, że częściej się z nimi wszystkimi spotykam. No ty masz tak. sceny ja najczęściej ja gram z Dianką, z Dianą. My też tak naprawdę mamy mało scen. Mało, tak. A ja gram często z Dianą i tak właśnie rozmawialiśmy, że jesteśmy tacy zamknięci w tym mieszkaniu, żebyśmy gdzieś wyszli. No ale w nowym sezonie szykuje się taki wątek dla was po prostu z udziałem Arka, Diany. I to bardzo mocny wątek. Po prostu będziecie no, w szoku, ale... Będzie się dużo działo w nowym sezonie. Nie tylko w twoim bardzo. Życiu, ale też w moim. Tak, 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 oczywiście. No. Sara też tam... Na broi. Fajnie będzie, fajnie. Zapraszamy was w ogóle na trzeci sezon. Od lutego już startujemy. I jeszcze daty... Jeszcze daty nie ma, ale wiadomo, że od lutego, tak. Dopytujecie się, czy będzie kolejny sezon, czy będą dalsze odcinki, no to wszystko zależy od was, no bo jeżeli wy będziecie oglądać nas, to my będziemy robić to dla was, no bo my jesteśmy jakby nie patrząc tak, na was. Tak, oglądajcie, bo my bardzo chcemy kręcić dalej. Tak, dziękujemy, że jesteście. Bardzo. Naprawdę. I dziękujemy też, że jesteście na moim kanale i oczywiście subskrybujcie kanał. Odwiedzajcie nas na Instagramie, na Snapchacie. Wszystkie linki macie w opisie i zostawiajcie komentarze, czy ten filmik wam się podobał i czy chcecie takich vlogmasów więcej. I łapki w górę. Dzięki. Dzięki wielkie.